Korzystając z okazji, że widzimy tutaj przy okazji formowania zagonów, rozkładania agrowłókniny czy też folii przy równoczesnym rozkładaniu systemów nawadnienia, może warto parę słów poświęcić systemowi tego nawadniania, bo tak rozmawiamy tutaj z gospodarzem, jaka tu jest praktyka, bo my oglądaliśmy tam tą część plantacji posadzoną w zeszłym roku, gdzie były dwa rzędy roślin i tam widziałem, o tym żeśmy zresztą rozmawiali, były dwa wężyki na zagon. Tu widzimy, planowany jest powiedzmy jeden rząd roślin i też widzimy dwa wężyki. Czy nie jest to za dużo? Jak to pan ocenia? Według mnie nie jest za dużo. Według mnie, bo nawet jeżeli byśmy dali tu jeden wężyk i teraz będziemy sadzić rośliny, to ten jeden wężyk by był tylko po jednej stronie i to jest nieoptymalne podlanie tych sadzonek. Według mnie będzie dużo lepiej, jeżeli są dwa wężyki, bo wtedy będzie optymalne podanie wody i pożywki z obydwu stron sadzonek. Zgadzam się z tym całkowicie. Ja podobne rozważania prowadzę, czy zalecenia, nie tylko przy takiej uprawie jak truskawka, ale myślę, że producenci papryki niejednokrotnie też spotykali się z tym, że moja propozycja właśnie z tych względów tutaj, o których pan Mateusz mówił, czyli lepszego rozbudowania systemu korzeniowego, jest bardzo istotna. I to jest, myślę, że bardzo, bardzo słuszne podejście, szczególnie na glebach, które przeważają w tym rejonie, gdzie gleby są bardziej piaszczyste, z głębokim przepuszczalnym podłożem. Nie mamy tego podsionku takiego mocnego, gdzie tej wody często w sezonie, jak już rozbuduje się krzak, może braknąć. Więc mamy tutaj zapas wody. Natomiast jak my go wykorzystamy, oczywiście będzie zależeć od prognozy, bo możemy robić krótsze, dłuższe cykle, prawda? Tutaj dostosowywać to do przebiegu pogody w sezonie. Zgadza się, bo to będzie wszystko zależne od warunków atmosferycznych, od pogody i tak dalej. No i wtedy będziemy musieli po prostu optymalizować. Raz będzie musiała ta pożywka iść w dłuższym czasie, raz będzie musieli skracać maksymalnie, jeżeli będzie bardzo duże opady i tak dalej. Będziemy musieli też łatwiej, będziemy mieli na dwóch wężach dostarczyć odpowiednią ilość pożywki w krótszym czasie. No ja jeszcze raz mówię, zachęcam zawsze do tego, żeby zrobić sobie zapas możliwości nawodnieniowych, bo nigdy nie wiemy, jaki będzie sezon. Są sezony takie, że może przez 3 miesiące nie padać. Oczywiście. I co wtedy? I wtedy nie jesteśmy w stanie dostarczyć, szczególnie przy rozbudowanych już roślinach, powiedzmy, no teraz w tym roku rośliny będą młode, nie będą miały dużej części nadziemnej, ale co będzie w kolejnym roku, kiedy na przykład roślina będzie rozbudowana, transpiracja przy dłuższym okresie bez opadów odparuje nam znacznej ilości wody, a my nie będziemy mieli możliwości je uzupełnić w okresie dorastania owoców. No i wtedy siłą rzeczy plon na pewno będzie mniejszy. Mając zapas zawsze, czy optimum w rozbudowanym systemie, zawsze możemy w sytuacjach tego olbrzymiego niedoboru, a maksymalnego zapotrzebowania w okresie wzrostu owoców, dostarczyć odpowiednią ilość wody. Pamiętajmy, że truskawka to 90 parę procent to jest woda i plon jest mocno zależny od tej wody. Jeżeli nie będziemy mieli tej możliwości, to tak będzie. Czy jeszcze jakieś tutaj uwagi? Będziemy się jeszcze spotykać, bo jeszcze będziemy musieli zaprezentować optymalne napięcie wężyków, ponieważ na razie jesteśmy w trakcie budowania zagonów, rozkładania wszystkiego i te wężyki na razie sobie leżą, ale naprawdę musimy coś wymyśleć, mamy już pomysł, jak to zrobić, bo jednak pod względem temperatury wężyki będą się kurczyć i będą się też rozchodzić i nie będą optymalnej odległości od sadzonek, więc musimy tutaj zastosować odpowiednie napięcie tych wężyków, żeby one były cały czas w takiej samej odległości od sadzonek. Mam takie pomysły też na innych rodzajach upraw już wykorzystane, także myślę, że przy kolejnych spotkaniach będziemy mogli wspólnie coś zaproponować, jakieś tego typu rozwiązania. Natomiast jeszcze tutaj, jeżeli jesteśmy, tu mamy agrowłókninę i o ile powiedzmy, byśmy mieli rok przeciętny, to na agrowłókninie tych opadów mogłoby tutaj w zagon wejść. To jeżeli weźmiemy już folię, no to absolutnie po położeniu folii i jeżeli nie będziemy mieć wydolnego, nawet jeżeli będzie padać, no to jednak ten, nie mając odpowiedniej ilości możliwości podania wody, no tego już nie zmienimy, bo folia jednak no, ogranicza nam. Poza tym jeszcze pamiętajmy jeden aspekt, wydaje mi się, z folią. Wiosną
to się cieszymy z tego, że te parę stopni pod folią, w glebie jest więcej. Ale co się dzieje w okresie intensywnych, jeżeli w czerwcu będą intensywna operacja słoneczna, wysokie temperatury i wtedy, mając dwa wężyki, bardziej skutecznie, krótkimi cyklami na pewno możemy schłodzić tą glebę, dzięki czemu też będą lepsze warunki do pobierania składników, chociażby taki jak potas. Pamiętajmy, że w przypadku potasu zbyt wysokie temperatury mogą ograniczać pobieranie tego składnika. Także mając możliwość skutecznego schładzania właśnie poprzez dwa wężyki ładnie rozłożone w obrębie zagonu, jest wiele pozytywnych aspektów tego.